Więc zapraszam Was na prezentację dotyczącą profilowania PHP. Ja nazywam się Sebastian Grydzicki, jestem CTO w showroomie. Część osób pewnie mnie kojarzy z Golden Line'a, bo niedawno dopiero dołączyłem do showroomu. I w jednej i w drugiej firmie korzystamy z profilowania, korzystamy i z PHP, w związku z tym też z profilowania. I chciałbym Wam najpierw przedstawić kilka rozwiązań też historycznie, z jakimi miałem do czynienia, które uważam, i tu będzie moja opinia, za lepsze lub gorsze, i też use cases z obu firm. Więc zacznę od tego w ogóle, po co jest ta prezentacja. Statystyki mówią, amerykańskich naukowców, że mniej więcej, tak, bo to liczby się różnią w zależności od aplikacji, ale przyjmijmy, że duża część osób, tutaj 40% podane, 40% użytkowników, kiedy musi czekać na stronę dłużej niż 3 sekundy, to po prostu idzie do konkurencji, tak w skrócie można powiedzieć, albo po prostu rezygnuje, stwierdza, że wróci jeszcze raz, albo zwykle już w ogóle nie wróci. I tutaj mówimy o czasie, który o tym takim przeglądarkowym, czyli backend plus frontend, tak? Czyli załadowanie się całej strony, a właściwie widocznej części, czyli tego, ten critical path, tak? Czyli to, co jest widoczne na pierwszym, to, co się mieści w pierwszej ramce po wyświetleniu. Jeśli to się nie załaduje, bo serwer w ogóle nie odpowiada, bądź po prostu coś się wolno ładuje, to użytkownicy uciekają. I tutaj już mniej amerykańskich naukowców, a dużych firm, takich jak Amazon, ta statystyka pojawia się w większości tego typu prezentacji, ale jest też nie tylko jakby, nie po to ją skopiowałem, po prostu wszędzie jest, tylko faktycznie pokazuje na bardzo dużej próbie, bo Amazon ma no, niewątpliwie bardzo duży ruch, jak wiele performance aplikacji ma znaczenie na cały biznes. No i oni policzyli, że każde 100 milisekund dłużej ładująca się strona, bądź odwrotnie, szybciej ładująca się strona daje 1% więcej przychodu, a wolniej działająca 1% mniej. I oni to robili, akurat to badanie, sami, żeby się przekonać. To nie jest tak, że poprawili aplikację i zobaczyli skok, i znowu poprawili, zobaczyli skok, tylko na działającej aplikacji specjalnie ją spowolnili dla części użytkowników i patrząc, jak się zachowuje wersja A i wersja B. No i stąd te liczby. Więc przy dużej skali można to wychwycić i jest to dość pokaźna jakby liczba. Podobne badania robił Google i tutaj podobnie robił to na żywym produkcie, czyli być może wy też byliście częścią tego eksperymentu. Spowalniał wyniki wyszukiwania, jakby działanie strony o 500 milisekund w tym przypadku, takie dane opublikował, co powodowało, że ludzie jakby 25 mniej wyszukań robili, poprawek tego, co szukali, po prostu to było za wolne. Oczywiście oni nie podawali, czy ktoś wtedy poszedł sobie do Binga, czy gdziekolwiek, ale jakby odczuli to na serczach, a na tym im zależy. Więc to, jeśli chodzi o takie twarde liczby biznesowe, oczywiście w każdym z Waszych przypadków one mogą być różne, ale na pewno znaczenie jakieś jest, tutaj tylko kwestia, jaki to jest procent. Czyli za tym kryją się realne pieniądze. Teraz jest jeszcze coś takiego, jest taki guru odnośnie optymalizacji, to jest Steve Saunders, kiedyś pracował w Google, obecnie gdzie indziej, nie pamiętam, SpeedCurve chyba, jakiś taki SaaS. W każdym razie on kiedyś powiedział, i to jest w miarę aktualne, tu znowu liczby, nie przywiązujcie się tak mocno do liczb, tylko w ogóle do samej proporcji, czy ile tego jest, że 80-90% czasu, na który o tych 3 sekundach, o których przed chwilą mówiłem, user czeka na frontend, tak? Czyli tylko 20-10% potrzebuje nasz backend. Ja o tym dzisiaj będę mówił, ale właśnie w kontekście tych 10%. Dlatego jeśli w ogóle macie problem z optymalizacją, w sensie macie, uważacie, bądź macie twarde dane, że wasza aplikacja jest za wolna lub po prostu chcecie ją przyspieszyć i macie potencjalne jakby miejsca, gdzie możecie zoptymalizować frontendowo, to tam zacznijcie, bo po prostu ten boost będzie dużo większy, mniejszą ilością pracy, bo backend po prostu dużo trudniej optymalizować, jest to bardziej czasochłonne, więc tu można więcej wygrać. To przestaje mieć trochę na znaczeniu, kiedy wasza aplikacja nie jest typową stroną internetową, tylko na przykład API, no bo wtedy tego frontendu nie ma, więc właśnie backend trzeba optymalizować. Ale chciałbym, żebyście to zapamiętali, że jakby najpierw skupmy się przy takiej typowej architekturze strony internetowej serwisu, żeby najpierw zoptymalizować frontend, czyli zmieszanie obrazków, minimalizacja gzipem, JavaScriptów, CSS-ów i tak dalej, więc od tego bym zaczął. Tutaj też mniej więcej jak określić, jaki to jest procent u was, w sensie ile zajmuje backend, ile frontend. Odpalacie sobie debug toolsy, w Chromie, w każdej przeglądarce praktycznie są. No i pierwszy request HTML-a to jest wasz backend, czyli tutaj mniej więcej
jakieś 500 milisekund, tak? Tu jest na. Jest nawet pokazane, 460 milisekund jest na backend i 2 sekundy trwa cała strona, tak? Czyli jakieś mamy 75-25% takie proporcje tych obu tematów. Ja się skupię, tak jak mówiłem, na backendzie, czyli jak profilować i jak później też optymalizować, a właściwie jak znaleźć te miejsca, które musimy optymalizować. Więc czym jest profilowanie? No to jest jakby właśnie znalezienie tych miejsc, które należy zoptymalizować, które są najwolniejsze w aplikacji, dlaczego, ileś razy się wykonują, ile czasu się wykonują i tak dalej. I teraz myślę, że w najprostszej formie każdy z was profilował swoją aplikację taką piękną funkcją PHP-ową MicroTime. Nie jest to złe podejście, oczywiście, kto tak robił? Okej, no czyli miałem rację, czyli większość tak robiła i to jakby pokażę następnie narzędzia, które pozwalają dużo fajniej coś profilować, aczkolwiek to nie znaczy, że MicroTime jest zły, tak? Czyli takie proste rzeczy typu benchmarki, na przykład czy powinienem teraz użyć funkcji isSet, czy na przykład ArrayKeyExist, tak? Która jest szybsza, żeby taki prosty benchmark zrobić, zróbmy sobie pętlę forową na własnym, najlepiej sprzęcie produkcyjnym, odpalmy to i zobaczmy, która jest szybsza, jeśli możemy wybrać obie, bo robią to samo, nie zależy nam na nulach czy na czymś takim. Aczkolwiek później bardziej złożone problemy są trudnie do ogarnięcia MicroTime'em. Po pierwsze, on tylko pokazuje czas, czyli nie pokazuje ilości wystąpień czegoś, nie mówi do końca, dlaczego ten czas tyle wynosi, szczególnie jeśli bardzo szeroko profilujemy, czyli na przykład taki podstawowy profil, który de facto każdy powinien mieć w aplikacji, to jest początek requestu i zwrócenie responsa, czyli ile nasza aplikacja mieliła na serwerze, z tym, że czy to jest powiedzmy 20 milisekund, czy 200, czy 2000, okej, jest to jakaś wartość, ale i tak nie wiemy dlaczego, więc ona jakby nadaje się do okrojonych jakby funkcjonalności. Dodatkowym jakby minusem tej funkcji jest to, że ona wymaga zmian w kodzie. Czyli musicie albo skopiować swoje repo, albo to skomitować na jakąś branżę i to wypuścić i testować, albo tylko lokalnie, jak na produkcji, no to w jaki sposób. Później musicie to wycofać, więc robi się trochę taki bałagan w kodzie. Więc w sumie polecałbym tą funkcję bardziej do lokalnych rzeczy i do bardzo małych funkcji, dosłownie porównania dwóch rzeczy ze sobą. Kolejne narzędzie, które pewnie też już większość z was zna, bo jest jedno z najstarszych tak naprawdę takich w PHP, to jest XDebug. Większości z was się pewnie kojarzy z debugerem, no bo stąd też nazwa XDebug, aczkolwiek ma też drugą funkcję właśnie profilowania aplikacji, czyli też pozwala powiedzieć, ile dany fragment zajmował pamięci, ile razy się wykonał, ile czasu trwało i tak dalej. Więc XDebug to nie tylko profiler, nie tylko debugger, tylko właśnie też profiler. Minusem XDebuga jest to, że on ma bardzo duży narzut, czyli jak go tylko zainstalujemy, no to de facto requesty, no to pewnie oczywiście w środowisku lokalnym, po prostu wszystko zwalnia. Teraz znowu nie mam konkretnych liczb, bo to zależy, ale powiedzmy dwukrotnie, tak? Czy to bardzo dużo. W każdym razie narzut jest bardzo duży, przez co na produkcji absolutnie nie możemy tego używać, bo zwalnia nam produkcję bardzo mocno, więc nadaje się tylko do profilowania lokalnie. No i to jest pewien minus tego rozwiązania. Instalacja jest dość prosta, bo trzeba mieć jakby dodatek XDebugowy, to na każdej dystrybucji praktycznie, przez to, że też jest stary dodatek, to nie ma problemu, żeby to znaleźć. W konfigu jeszcze mówimy, żeby można było triggerować takie profile, czyli ustawiamy mu te profiler enabled trigger na 1, i później w adresie jest taka magiczna zmienna, która się XDebug profile na 1 i on ten profil rzuca na dysk, tam znowu jest skonfigurowany katalog, gdzie to masz rzucać. No i możemy sobie tam te requesty puszczać i on to po prostu zapisuje na dysku. Co później z takim profilem możemy zrobić? Możemy go obejrzeć i tutaj jakby jest kilka różnych, bo to jest jakiś format cache grindowy, to jest jakiś standard, później jest jeszcze na przykład k-cache grind, który potrafi to zobrazować w takiej formie. Na pierwszy rzut oka mało czytelnej. Ja jakby też akurat przez to, że za chwilę będę mówił o fajniejszych rozwiązaniach, nie do końca ją polecam. W każdym razie im większy klocek, tym więcej ta funkcja zajmuje czasu, tak? Tu są jeszcze i liczba wywołań, tam są jakieś inne rzeczy, ale jakbyśmy tak na pierwszy rzut oka mieli powiedzieć, co tutaj jest nie tak, no to fgets, tak? To najwięcej zajmuje, jeśli się tego pozbędziemy, no to ten cały klocek trochę będzie szczuplejszy. Później pewnie mamy tutaj MySQL-a,
No i po kolei jakieś tam pochodne FGeta w forkowanych procesach i tak dalej. Jest, przez to, że to jest jakiś uniwersalny format, to powstało też już kilka różnych rozwiązań, które pokazują to w trochę inny sposób. Na przykład WebGrind, to jest bardziej, to jest aplikacja webowa, która nawet może coś rozwijać, trochę inaczej na to patrzeć, sortować. Też są jakieś tam różne opcje. Nie bawiłem się tym za bardzo, więc wam tego do końca nie przedstawię dokładnie jako użytkownik, ale są różne opcje analizy tych danych, wizualizacji, żeby sprawdzić, co ile zajmowało. I na Xdebugu nie chciałbym się długo skupiać, więc powiem tylko tak, że osobiście wolę Xdebuga, bardzo go lubię, więc jakby, ale jako debugera, nie jako profiler, więc jako debugger lokalnie bardzo fajne narzędzie i nie ma w sumie innych lepszych, ale jako profiler niestety jest słaby. Więc już właśnie po Xdebugu powstało narzędzie, które się zwie XHProf. Facebook je kiedyś stworzył, jak jeszcze był tak bardzo natywnie w PHP, czyli miał jeszcze czystego PHP i rozwijał, no bo sami też właśnie zauważyli, że nie ma narzędzia, które im powie, jak aplikacja performuje, a przy takiej skali każda setna milisekunda było tego wołać bezpośrednio, żeby każdy nie mógł tego robić. Showroom jest zabezpieczony, więc nie próbujcie. I teraz tak. Można robić asercję, czyli jedno to jest to, ten profil, który dostaniemy i możemy sobie go analizować w nieskończoność, aczkolwiek żeby tak ułatwić nam trochę jakby takie sprawdzenie, w sensie jest dobrze czy jest źle, tak? No to jest coś takiego jak asercję. To wgrywamy bezpośrednio do naszego repozytorium, do Blackfire YAML, tam zdefiniujemy sobie, tu słabo to trochę widać, ale definiujemy sobie takie testy, że na przykład tutaj jest test, all pages should be fast, tak? Czyli wszystkie strony mają być szybkie, wszystkie strony, no czyli kropka gwiazdka, bo każdy URL się łapie. No i mówimy, że dla nas fast to jest wall time poniżej 100 milisekund. No dość ambitnie, ale w sumie według guideline'u Google'a, który mówi właśnie 100 milisekund powinna trwać backendowa strona, no ale możemy sobie ustalić, że nasza aplikacja jest trochę wolniejsza i ustawiamy sobie do 300. W każdym razie, szczególnie jeśli to są wszystkie podstrony. W każdym razie, jeśli odpalimy taki test, to poza tymi rzeczami, które i tak mieliśmy, będziemy mieli dodatkowo właśnie informacje, czy jest OK, czy jest źle, tak? Czy przeszło nas test i też dlaczego, ile było. Tu są poszczególne jakby przykłady typu ten wall time, o którym mówiłem, tu akurat jest właśnie już na 300 ustawiony, że nie chcemy po sieci, po karcie sieciowej więcej wysyłać niż 500 kilo, bo właśnie być może jest czasami jakiś bug. Czy nie robić NSQL-ek, to też jest bardzo niebezpieczne. Czasami z wersji na wersję robimy nagle w forze dobieranie jakichś danych, szczególnie jak mamy jakiś doctrine albo jakieś takie rzeczy, nad którymi do końca czasami nie mamy kontroli i nagle się robi NSQL-ek, więc to też nam szybko wyjdzie. Ale też na przykład porównanie jednego testu do drugiego, czyli tak jak przed wydaniem jakiegoś release'u i po, że nie może być gorsze niż 30% na przykład, tak? Czy 10, czy 5, albo w ogóle, ale że też porównujemy jeden do drugiego, że nie mogą, no powinny być lepsze, albo nie zmienia się na niekorzyść. Powiązane w sumie z tym są testy, bo to jest de facto, co są asercje, tylko już bardziej podzielone na scenariusze, czyli możemy bardziej powiedzieć, które strony, że na przykład strona główna, no to przez to, że ona jest bardzo popularna, musi być bardzo szybka i tam wszystko ma być z cache'a i ma tam generować się 100 milisekund. Takie user specific, czyli powiedzmy nie, moje ustawienia, no przez to, że tam rzadko się wchodzi, tam dużo danych powiedzmy musimy wyciągać, możemy zdefiniować inne miary, no i wtedy robimy sobie takie scenariusze na poszczególne URL-e, metody i tak dalej, ile to ma, jakie są dopuszczalne wartości i wtedy też mamy taki większe jakby, no, większe pole do sprawdzania, jak to wygląda w całym systemie. Teraz sam UI, jak wygląda, zaraz jeszcze pokażę go na żywo. To jest jakby główny widok Blackfire'a, czyli mamy tą belkę, ta belka też się pojawia na naszej stronie doklejana, jeśli będziemy profilować. Jak przejdziemy już na sam profil, to tutaj są podstawowe informacje z wykrzyknikiem, jeśli coś jest nie tak, wall time właśnie, I/O, CPU i memory. Po lewej stronie jest posortowane domyślnie według inclusive time od najwolniejszej funkcji do najszybszej. Możemy to sortowanie oczywiście zmieniać. Mamy też wyszukiwarkę, czyli możemy sobie przefiltrować, bo tych funkcji to są praktycznie wszystkie funkcje, więc tego jest bardzo dużo. Więc jeśli szukamy konkretniej, bo na przykład coś zmienialiśmy, no to możemy sobie skorzystać z wyszukiwarki. Tu jeszcze jest zakładka metrics, to są właśnie te nasze asercje i różne takie miary, które się podały. I jest call graph, czyli taka
to można zoomować, w sensie i powiększać, i zmniejszać, i przesuwać się, i klikać, więc to mniej więcej pokazuje, co zostało wywołane przez co, ile zajmowało. I tu jeszcze, nie, to mam na drugim screenie, tu jeśli chodzi o ten call graph, to jeszcze jest, są kolory, czyli po pierwsze w takiej różowej ramce od góry do dołu będą, będzie tak zwany hot path, czyli to, na co powinniśmy spojrzeć w pierwszej kolejności, bo to jest to, co zajmuje najwięcej czasu, jakieś poboczne, na przykład tutaj elementy 10% tu versus 60, tak, więc tutaj na przykład tweak jest wolny i tam powinniśmy zaglądać. Wspominałem też, to już jest ostatnim przed demo, bo jeszcze demo zapowiadam od kilku minut i muszę się chyba też pospieszyć. Mamy możliwość porównywania jednej wersji do drugiej i wtedy to się trochę zmienia, bo wtedy na statystykach pokazuje nam, co ubyło albo co się pogorszyło, co się polepszyło, tak? Czyli jakby też to zbiera i też tu procentowo pokazuje, o ile się te wskaźniki zmieniły. No i teraz czas na demo. Licząc na to, że internet nie jest jednak tu taki dobry, nagrałem to demo. Więc nie będę tego robił na żywo i też będę miał wolne rączki. Więc demo zrobię tutaj na początku na showroomie. Pierwsze demo się zaczyna od tego, to nie będzie, w sensie nie robiłem dwóch feature'ów, nie robiłem tego podczas wydawania jakiegoś feature'a, więc use case jest taki, że mamy stronę główną showroomu. Chcę się zalogować, zaloguję się po to, żeby móc wywołać wersję strony głównej bez cache'a i to tylko jest dostępne za rolą, więc to zaraz zrobię, żebyśmy mieli taką podstawę, jakbyśmy kiedyś nie pomyśleli o cache'u, jak wolno by nam strona główna działała. No i klikamy. Więc loguję się, żeby móc odpalić no cache. Też nie próbujcie, bo bez tego nie działa. W pasku adresu trzeba po prostu wpisać no cache. No i trochę tam wolniej się wczytała. Teraz odpalam sobie, tutaj mam już tego Companion, czyli dodatek do Chroma z Blackfire'em. Klikam Profile. On robi domyślnie 10 prób, żeby mieć te uśrednione wyniki, żeby to nie było zaburzone. Czyli 10 requestów pod spodem zrobił. Co ważne, robi to w moim kontekście. Ja byłem zalogowany, czyli dokładnie taki request jak z przeglądarki, łącznie z nagłówkami, ciastkami, wszystko wysyła tak samo. No i widzimy, że strona główna ładowała, potrzebowała 531 milisekund w całości, czyli dość sporo. Z czego 450, czyli większość, spędziła na I.O. Dlaczego na I.O.? To tu będzie widać. Tu dodatkowo poza tymi podstawowymi ekranami jest też dla tych funkcji, na przykład dla Curla albo dla, no w sumie dla Curla czy innych takich wbudowanych funkcji fgets i tak dalej. On potrafi wyjąć sobie też adresy, gdzie się odpytywał. Więc tutaj to trwało tyle, ponieważ miał dwa zapytania do wewnętrznego API, czyli wyciągał sobie dwa razy coś z API, co trwało 230-218 plus przetworzenie tego, więc łącznie to dało prawie 450 milisekund. No i to prawie stanowi tam 90% tego, co strona główna potrzebowała, żeby wyrenderować nam tą stronę. Za każdym razem ten parametr no cache był wysyłany, więc te 10 prób cały czas było bez cache'a. Teraz zrobimy porównanie, tak jakbyśmy no, nagle się ogarnęliśmy, jest wolno, wprowadzamy cache, no dobra, zrobiliśmy cache, no i co teraz? Więc mamy drugie podejście. Tu banner się zmienia, ale strona jest ta sama, więc to on jest ok. Dalej jestem zalogowany, kliknąłem sobie w logo, żeby się pozbyć parametru no cache, no i profiluję sobie jeszcze raz. No dużo lepiej. 36 milisekund versus 500 ileś, które było, więc widać, że jest dużo lepiej. Zniknęły nam zapytania do API, czyli nie robimy żadnych SQL-ek, za szybko przeskoczyłem, żadnych SQL-ek, żadnych requestów po HTTP. I teraz właśnie mogę sobie porównać, dlaczego, co tak przyspieszyło. No i porównuję sobie te dwa profile, jest 93% lepiej. Ten request jest gone, ten jest gone. Czyli widać, co zostało poprawione. Podobne porównania można zrobić sobie dla każdej zakładki, jeśli by to było nie tak złożone, że tylko nagle zniknęły nam kole HTTP, czyli curlowe, ale powiedzmy na kilku i na CPU zaoszczędziliśmy i na innych rzeczach, więc można się też wklikać w poszczególne jakby taby i zobaczyć. Ten widok, który przed chwilą widzieliście odnośnie tych gone HTTP requestów, on tak samo wygląda na SQL-kach, on też wyciąga całe SQL-ki w takiej formie trochę jak do
jak dajemy do PDO, czyli parametry zamienia na znaki zapytania, żeby je zgrupować, ale mówi, że na przykład było ich 10, teraz jest 1 i minus 9, tak? Więc takie rzeczy bardzo, bardzo łatwo. Zresztą w ogóle je też grupuje przy pokazywaniu, czyli wiemy, że do jednej tabeli, jak się odwołujemy 10 razy, tylko z różnymi parametrami, to jest bez sensu, po prostu zgrupujmy te parametry, jeśli oczywiście tak możemy zrobić. Wszystko fajnie, tylko co jakbym chciał przetestować coś postowego, no bo za bardzo nie mogę tego kliknąć, żeby to pokazać, więc, ale jest to robialne jak najbardziej. Możemy sobie to zrobić też, przeglądarka nam może trochę w tym pomóc, bo teraz musimy użyć już wiersza poleceń, żeby to zrobić i tutaj jak zainstalujecie sobie Blackfire, to automatycznie macie dodatek Blackfire jako command line i tam można używać Blackfire przedrostek i curl i wszystkie to, co potrafi natywnie curlem zrobić. To jak przeglądarka w tym pomaga, to pokażę wam właśnie na przykładzie koszyka. Use case jest taki, że chcę dodać kod rabatowy i to jest akcja postowa, którą chcę sprawdzić, jak długo trwa. Więc odpalam sobie toolsy chromowe, zapisuję sobie, żeby mi requesty zostały. O, wpisuję jakiś kod rabatowy, akurat on jest błędny, więc też z niego nie skorzystacie. I mam request, tak, tutaj postowy request. I tu prawym przyciskiem mogę sobie wziąć copy as curl. Teraz mam to skopiowane, idę do terminala, daję przedrostek Blackfire i wklejam to, co mam w schowku. Razem z właśnie ciasteczkami i wszystkimi parametrami, które zostały przekazane. Tak to widzi, tak to otrzymuje serwer, więc tak to wygląda. I to, co dostaję, tu akurat już nie mam tego widoku, ale dostaję linka, którego mogę sobie odpalić w przeglądarce. Mogę też oczywiście prosto wejść i sobie znaleźć, bo to jest ostatni z góry test. No ale widzę, że samo dodanie kuponu to 26 milisekund. Dla mnie ten czas jest ok, więc nie drążyłem tematu, to jest wystarczające. Co możemy dalej robić? Oczywiście przez to, że mamy curla, możemy praktycznie wszystko zrobić. I delete w API, jakieś różne funkcje, możemy sobie sami to jeszcze oskryptować, więc możliwości jest całkiem sporo. Ale możemy też przetestować nie coś na produkcji, tylko lokalnie. I nie mówię tutaj tylko o serwerze PHP-owym, tylko czysty skrypt PHP-owy. I to robimy też tym Blackfire'em, tylko tu zróbmy taki prosty skrypt. Zrobię pętlę, która ma slipa w środku, tak, 3 iteracje, od 0 do 3, slip od i, no i to jest mój cały skrypt, no taki tylko przykład, tak. I teraz chciałbym sprofilować, no tu już pewnie wiemy, co spowalnia to całe wykonanie, ale jakbyśmy nie wiedzieli, to odpalamy sobie Blackfire run, PHP, no i ten plik i za 4 sekundy, nie, 3 sekundy, tak, no suma. Za 3 sekundy dostajemy wynik, który możemy właśnie skopiować sobie. Widzimy, że to trwało 3 sekundy i delikatny narzut na uruchomienie całego PHP-a. Możemy to sobie skopiować i analizować. No tutaj zaskoczenia nie ma, slip zżera praktycznie cały skrypt, no dość oczywistych względów. Całe 99-94%, więc po prostu trzeba go wyciąć. Tu jest jeszcze ostrzeżenie, to jest ostrzeżenie, jakbyście to najechali, że mam xdebuga włączonego lokalnie. Blackfire nie zaleca, bo zaburza to testy, więc albo xdebug, albo Blackfire, albo zaburzone testy, więc takie są możliwości. Warto sobie dodać albo wyłączyć xdebuga z celi, bo rzadko go wtedy używacie, albo jakby jeśli testujecie Blackfire'em, to wyłączyć i później włączyć z powrotem. No, niestety jakby trochę się gryzą ze sobą nawzajem. Mówiłem jeszcze, że pokażę, mam mało czasu, ale jeszcze zdążę chyba opowiedzieć, to już nie jest ruchome. Use case goldenowy. Jest opisany na blogu, więc zaraz wam wrzucę linka. Tam był kiedyś taki problem, że maile były przetwarzane przez kolejkę. W sensie tych maili jest dużo, czasami generuje to jakiś skrypt, który na przykład wygeneruje nam do wysyłki 200 tysięcy maili w ciągu godziny. No i nie jesteśmy w stanie ich tak szybko przepchać, więc pakujemy je do bazy danych. Każdy mail też ma swój priorytet, czyli na przykład jeśli ktoś generuje maila pod tytułem przypomnij mi hasło, no to musimy go wysłać bardzo szybko. Jeśli jakiś skrypt generuje maile pod tytułem zmieniliśmy regulamin albo masz nowe oferty pracy, no to de facto czy on go zostanie teraz, czy w sumie za 10 godzin, to nie ma znaczenia, więc dlatego baza danych i priorytety. No i stwierdziliśmy, że kurczę, pewnie część z was teraz pomyślała, baza danych do kolejki, słaby pomysł, nie? No i my też tak stwierdziliśmy. Mówimy, dobra, no to wymieńmy to, no co tam mamy szybkiego? No Redisa mamy, no dobra, to wpakujmy to do Redisa, będzie przecież hulać na ramię jak ta lala. No i taki był plan, już mieliśmy nawet siadać do klepania tego, a tam zaraz kilka godzin i będzie naklepane.
No a później jednak mówię, kurczę, jak nam się ten Redis zapcha, no to on jednak trochę w pamięci, no może tam... No to sprawdźmy jednak, czy ten Redis to najlepszy pomysł. No i wtedy stwierdziliśmy, że okej, to odpalmy Blackfire'a, sprawdźmy w takim razie, czy to na pewno ta baza danych. No i odpaliliśmy go. I tutaj jeszcze, żeby dodać, to jest proces, który trwa 5 minut zawsze i kończy swoją pracę, żeby posprzątać RAM i tak dalej, składa się po prostu. Więc ważne tutaj jest, ile on maili w ciągu 5 minut na jednym wątku potrafi wysłać. Tak? Taka jest miara. I on wysyłał wtedy koło, to jest chyba 700 ileś maili w ciągu 5 minut potrafi wysłać do Amazona, bo zewnętrznym jakby wysyłką zajmował się Amazon. Więc w MySQL-u były dane o tych mailach, to były surowe już spakowane maile serializowane i z Amazonem się komunikowaliśmy przez SMTP. No i teraz właśnie 5 minut i 3 sekundy trwał cały skrypt, z czego 4 minuty i 50 sekund wisiał na I.O. Czyli i to, okej, mogła to być baza danych, ale baza danych zajęła 815 milisekund z 5 minut, czyli prawie nic. No i teoria jakby legła w gruzach. No to nie jest, to baza danych nic tam nie da. No zyskamy, no maksymalnie możemy zyskać, nie wiem, te 800, tak? Co jest bez sensu. No więc zaczęliśmy się zastanawiać, co moglibyśmy inaczej zrobić. I Amazon nawet sam daje taki poradnik, co można zrobić poza tym, żeby odpalić to w kilku procesach. Mówią, nie używaj SMTP, używaj naszego API. Okej, no to była aplikacja symfoniowa, więc zmiana, tam był Swift Mailer, zmiana na customowy, powiedzmy Amazonowy, przez API nie zajęło jakoś dużo czasu. Wymieniliśmy, zrobiliśmy test, a tu jeszcze miałem przybliżenie na to, zrobiliśmy test i nagle nie ma już FGeta, bo w ogóle nie używamy SMTP, teraz jest cool, bo używamy HTTP. No czas się nie zmienił, bo tak jak mówiłem, ten proces zawsze trwa 5 minut i się ubija, więc to nie jest ta miara. Miarę widać tutaj, ile requestów udało mu się wysłać, ile maili mu się udało wysłać przez Amazona i jest to ponad dwukrotnie tyle, ile wcześniej. Czyli Blackfire tak naprawdę bardzo szybko zweryfikował, zanim się wzięliśmy za przeprogramowanie całej aplikacji, w sensie całego backendu, gdzie trzymamy maile, na to, że jednak zmieniliśmy transport i jest po prostu dużo lepiej. Tu jeszcze pewnie można by zacząć optymalizować, aczkolwiek już dużo, w sensie robić multi-curle, żeby wysyłać kilka jednocześnie, ale też łatwiej po prostu to zrobić w kilku aplikacjach. Tak jak mówiłem, ten post opisałem na Medium, możecie sobie pod tego linka wejść albo po prostu w Google wpisać moje imię, nazwisko plus Blackfire, to też będzie jeden z pierwszych wyników, jakby wam się nie chciało tego teraz przepisywać. Slajdy też będą online, więc też zaraz na Twitterze z hashtagem for developers to wrzucę. Jeszcze chciałem was odesłać w jedno fajne miejsce. Jest oficjalny blog prowadzony przez Blackfire'a i tam w grudniu jakoś, tak jak jest kalendarz taki świąteczny, właśnie FAPOD codziennie wrzuca jeden wpis, gdzie jest bardzo fajnie za rączkę prowadzi od instalacji po profile, co mierzyć, po co mierzyć. Bardzo fajnie przez to przejść. Myślę, że lepiej nawet, bo tu potencjalnie wcześniej miał być warsztat, to miałem właśnie to z wami zrobić, aczkolwiek to się nie udało, więc teraz we własnym zakresie możecie sobie śmiało z tego skorzystać i to bardzo fajnie wam pokażę, jak się tego używa. Jest też kod rabatowy, o którym wam wspominałem, na hasło showroom podczas rejestracji w Blackfire'ze dostaniecie plan premium chyba na miesiąc czasu, więc możecie się pobawić tymi funkcjami, które nie są dostępne w standardowym planie, na przykład właśnie analiza SQL-ek, żebyście też mieli podgląd, czy warto za to płacić. No, w moim odczuciu tak, bo nie jest to aż tak... Najtańszy plan jest około 100 euro miesięcznie, więc nie jest to mało, ale jeśli robicie poważne aplikacje, to nie jest to też jakiś duży koszt. No i z mojej strony to tyle. Dzięki wielkie.